nasze żądanie zostało wysłane, dostaliśmy odpowiedź, widzimy już, że pobraliśmy JSON-a, przerobiliśmy go na obiekt JavaScriptowy, możemy go teraz wykorzystać do tego, żeby tutaj uzupełnić wszystkie właściwości. O właściwości, które otrzymaliśmy. No właśnie. I to zrobimy, ale zanim do tego, to mała optymalizacja. Ten adres wydaje się bardzo długi. No i mamy, wszystko działa dobrze, tak? Mamy nasz klucz tutaj. Możemy ten klucz stąd zabrać i znaczek dolara i tak naprawdę dodamy sobie w środku jakąś zmienną API key na przykład. Teraz musimy oczywiście tą zmienną stworzyć. Gdzie? Poza klasą, poza komponentem, w tym samym module. Const API key. Dlaczego poza? No bo tak naprawdę nic nie przerabiamy, tylko korzystamy z tych danych, więc możemy je tutaj dodać, choćby w tym miejscu. Jest to tyle wygodne, że jeżeli będziemy kiedyś zmieniać klucz, to po prostu go wymienimy w tym miejscu na nowy i tyle. Nie będziemy musieli wiedzieć, że a gdzieś tu coś jest do wymiany. Tak, więc wystarczy, że sobie tutaj to opiszemy, klucz do API. I już będziemy wiedzieli na przyszłość, czy ktoś inny, kto będzie korzystał z tego naszego rozwiązania, będzie mógł zmienić tylko na swój klucz. Na przykład, ok, więc taka mini optymalizacja i przy okazji powiedzieliśmy sobie, że poza naszym komponentem też możemy tutaj dane przechowywać. Fajnie, dobra, więc zaczynamy od tego state'a, przy czym najpierw zrobimy sobie error. Sam error obsłużymy, true, false, tak żeby wyświetlić coś innego niż miasto pogoda. Tak, tak jak mamy tutaj statyczną na razie treść, to wyświetlimy sobie true albo false, te informacje na podstawie error. I to sporo od nas będzie wymagało zachodu, ale to co teraz zrobimy później nam szybciej pozwoli już pozostałe właściwości uzupełniać. Więc pierwsza rzecz, gdzie będziemy chcieli zmieniać stan. Będziemy go chcieli zmieniać w tym miejscu, kiedy już mamy JSON, jakby tą metodę wykonaną, pobraliśmy sobie JSON, przerobiliśmy go na obiekt, mamy go teraz w data, w tym miejscu. Więc teraz możemy nie w console log, to jest nam już niepotrzebne, możemy sobie stworzyć tutaj obiekt i coś w nim zrobimy. Na dobry początek po prostu zrobimy set state, na dobry początek i to będzie główna rzecz, którą zrobimy. No i przekażemy sobie tutaj do środka obiekt. Obiekt, w którym, jeżeli wszystko poszło dobrze, to ten error, który tam mamy, będzie ustawiony na false. Tak? Czyli zmieniamy go na false. Czy on jest falsem, czy nie, to nie ma znaczenia, bo i tak go ustawimy na false. Przy czym w tym miejscu możemy nie dawać pusty string, wiemy, że na początku błędu nie ma, jak uruchamiamy aplikację, więc to może być po prostu false w tym momencie. No dobra, więc od tego sobie zaczniemy. Fajnie. Teraz, jeżeli mamy jednak błąd, to oprócz tego, że console log sobie możemy coś tutaj wyświetlić, tak? Zostawmy ten console log, niech on tutaj będzie, ale oprócz niego, tak, też sobie przekażemy this set state. Wywołamy metodę this set state, a przekażemy do niej obiekt na razie zawierający tylko error true, czyli wystąpił błąd, tak, error true. Od tego zaczynamy. No dobra, zobaczmy, czy to rzeczywiście nam działa. Wpiszemy sobie na razie, jak wejdziemy, tak, w React, to powinniśmy już mieć false na dobry początek. Mamy false. Okay. Jeżeli wpiszemy teraz jakieś miasto, którego nie ma, wyszukaj miasto, nadal mamy. O, widzimy error, bo ja nazwałem źle. O, no to przy okazji sobie tutaj znaleźliśmy błąd. R, false i error, true. No to stworzyliśmy nową, bo nasz obiekt jest dynamiczny. Przy okazji przypomnieliśmy sobie to. My chcemy się odwołać do R. No chyba, że tutaj byśmy error po prostu nazwali, to wyszłoby na to samo. Dobra, fajnie, że jakiś błąd wyszedł. Teraz jeszcze raz to samo, wpisujemy jakąś nazwę. Zaraz zobaczmy, że zaczynamy false. Tutaj mamy error. Jeżeli wpiszemy złą nazwę, to zmieni nam na true. Tak? Teraz jeżeli w drugą stronę wpiszemy Warszawa, wiemy, że dostaniemy powinniśmy dostać prawidłową odpowiedź, to powinno nam zmienić na false i zmieniło. No dobra, więc to działa dobrze. Wykorzystajmy teraz to w naszym result. Żeby móc wykorzystać, musimy przekazać tutaj propsy. Tak? Czyli musimy properties, właściwości przekazać do naszego result. W jaki sposób? Na razie nazwijmy to na przykład errorem. I tutaj odwołamy się do this state r. Pamiętajmy, nie error, tak to nazwaliśmy. Dobra, i teraz w środku będziemy mogli odwołać się do naszego errora, do naszej właściwości, która jest w propsach, czyli propsy musimy przekazać. Nie musimy ich w nawiasie przekazywać, bo tylko jeden argument w tym miejscu. No i zamiast w divie wyświetlać miasto pogoda, sobie wyświetlmy na razie true albo false. Na dobry początek. Więc możemy się odwołać do props i error.
Zobaczmy, czy co nam z tego wyniknie, więc wpisujemy, mamy props error, oczywiście jako wyrażenie w środku. To zobaczmy, czy tutaj coś będziemy mieli. Nie, mamy pusto. Co wynika z tego, że zarówno false, jak i true, jeżeli przekazujemy tutaj w reakcie jako wyrażenie, jest, możemy powiedzieć, ignorowane, tak? Czyli nie zostanie w żaden sposób przetworzone. Jak chcemy to przetworzyć, no to możemy to zamienić na stringa i wtedy string jak najbardziej będzie prawidłowo wyświetlony. Więc zobaczmy string, więc na początku powinniśmy mieć false. Zobaczmy, jak to działa, jak wpiszemy jakieś miasto, Zakopane, wyszukaj miasta. Coś się stało, ponieważ pisałem źle Zakopane, Zakopne, a więc mamy error, nam się zmienił na true. Zakopane, jeżeli wpiszemy prawidłowo, widzimy, błędu nie ma, czyli false nam się wyświetla, czyli error aktualny, nie ma go. No i też tutaj wszystko nam się zmienia w naszym stanie. No dobra, więc w ten sposób to sobie na razie zrobiliśmy i zrobiliśmy dość dużo, bo ten set state będzie nam tutaj bardzo potrzebny do tego, żebyśmy wszystkie właściwości z danych, które dostaliśmy jako odpowiedź, mogli pobrać i tu sobie ustawić. Ok, no i błędy tutaj też mamy w przypadku błędu true. Zobaczymy, czy coś jeszcze ustawimy. Więc mamy R false. Jakich danych potrzebujemy? Tak naprawdę możemy sobie to skopiować, będzie pewnie szybciej. To miejsce. I teraz tak, error już nie potrzebuje, bo mamy. Zapiszmy sobie pozostałe. Value tutaj też nie będziemy ustawiać, bo value, przypominam, jest zależne od inputa, więc jak wpisujemy w input, to value nam się za każdym razem zmienia, więc go nie potrzebujemy. Przyda nam się data, zaraz ją jakoś ustawimy, no i pozostałe elementy też nam się przydadzą. Ok, no to właściwie może zacznijmy od tej daty. Pobierzmy sobie aktualną datę, którą tutaj przekażemy. Możemy tu od razu napisać, stworzyć nowy obiekt daty, albo w tym miejscu, będzie czytelniej. Czyli const date i w tym wypadku new date, tworzymy nowy obiekt daty i od razu po stworzeniu chcemy tu local date string, tu local string. Tu local string będzie zawierał aktualną datę, wyrażoną tam dzień, miesiąc, rok, plus godzinę, tak? Oczywiście to jest metoda, więc musimy wywołać. Jeśli coś takiego wywołamy, to tak naprawdę już tą date, które tu mamy, możemy w to miejsce przekazać, tak? Więc date, ja tu napiszę time, żeby nam się to jakoś różniło, żebyśmy widzieli, skąd to się bierze. Więc mamy time, ok, więc tą wartość mamy. Ona nie pochodzi z naszego API. Pozostałe rzeczy będą pochodzić już z API i teraz jak przejdziemy sobie do konkretnego przykładu, tak? Tu mamy akurat ten przykład, gdzie Katowice zostały pobrane, to mamy trochę elementów, z których możemy korzystać. Więc zobaczmy najpierw city, zostawmy na koniec, bo zaraz będę chciał to wytłumaczyć dlaczego. Na koniec, bo to jest szczególna właściwość, mamy sunrise, szukamy sunrise, sunrise powinien być sys, i mamy sunrise, ok. Czyli musimy się po prostu odwołać za pomocą tej ścieżki, bo my już ten obiekt mamy. Przypomnę, że ten obiekt u nas znajduje się w data, tak? Czyli piszemy sobie najpierw data, to jest nasz obiekt, który grupuje to wszystko. Oczywiście nie dokładnie ten sam, bo my tutaj będziemy pobierać dla konkretnego miasta i te wartości się będą różnić, ale struktura jest taka sama. Więc mamy data, teraz wchodzimy w sys i pobieramy sobie nazwę sunrise. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą potrzebujemy, prawie identyczna, więc sobie skopiujemy do sunset, do zachodu słońca, to będzie sunset po prostu. Więc pobieramy za każdym razem z tej odpowiedzi, którą dostaliśmy dla tego miasta, pobieramy, aktualizujemy na state. Temperatura jest main temp, ok? Czyli piszemy data main temp. Taka ścieżka, tak, to wszystko jest dokumentacja, bo sobie możemy po prostu odczytać JSON-a, którego dostajemy. Pressure, czyli ciśnienie, gdzie ono jest? Jest też w mainie, dobra, czyli data main pressure. Dobra, mamy ciśnienie. Został nam wiatr. Muszę go poszukać. Aha. Jest po prostu wind. Dobra, data wind. I ostatnia rzecz, której potrzebujemy, to jest to właśnie nasze city. I tu widzimy, mamy Katowice. Ale jeżeli, i to byłoby ok, tylko problem jest taki, że jak zmienimy sobie w tym naszym wyszukiwaniu, na przykład wpiszemy tutaj Warszawa,
zobaczmy, i pójdzie nam Warszawa, to my w istocie dostaniemy miasto, znaczy we właściwości ono może się inaczej nazywać, to niekoniecznie musi być Warszawa, więc tu jest Warsaw po angielsku, a my chcemy dokładnie to, co wpisaliśmy, więc nie skorzystamy z tej właściwości name, moglibyśmy, gdyby nam na tym zależało, tu po prostu skorzystamy z this state i w naszym wypadku to będzie oczywiście value. Ok, więc coś takiego możemy sobie zrobić i też jest, jest ok. Przy czym ja w sytuacji, w której używam jakiejś wartości aktualnej, to staram się używać funkcji. To może nas przed jakimiś błędami, to akurat nie, ale przed jakimiś błędami ustrzec, więc zamiast przekazywać obiekt, przekazuję funkcję, która zwraca nam obiekt. Więc piszę coś takiego i teraz po prostu chciałem to pokazać. Nie musisz tego zmieniać, może zostać u Ciebie obiekt. Więc można przekazać do setState albo obiekt, albo funkcję, która zwraca obiekt. I wtedy jak przekazujemy funkcję, to możemy korzystać jakby z aktualnych wartości state'a. Więc mamy pewność, że są aktualne. Tu nie będę mówił o tym, że ten set state jest wywoływany asynchronicznie i tu są takie różne niuanse. Nic się nie popsuje w Twojej aplikacji, jeśli tego nie zrobisz. Ja to robię, bo już mam taki nawyk, że jeżeli używam po prostu starych, jakichś innych właściwości, które są aktualnie w state, nie dopisuję nowe, bo tu używam nowych, tak? Wszędzie używam nowych, ale tu, ponieważ używam, odwołuję się do state'a, to wolę użyć tej funkcji. Ok. Nic to nie zmieni w tym konkretnym projekcie. Ale chciałem to też pokazać, żeby wiedzieć, że nie musimy tylko obiekt, a możemy też funkcję, która zwraca obiekt. Nie piszę tutaj return, mógłbym napisać return i przekazać obiekt, tak? Czyli tu mógłbym napisać, zamiast tych nawiasów dać enter, zrobić i tu w środku return i zwrócić ten obiekt, tak? Coś tam sobie kombinować, obiekt w środku, ale też tego nie będę robił, bo nie ma sensu, ponieważ jeżeli tutaj daje zwykłe nawiasy, to tak naprawdę to, co jest w tych nawiasach, jest zwracane, bo tak działa po prostu funkcja strzałkowa. Więc zwracam obiekt od razu. Zwracam obiekt. A mam zwrócić obiekt, tak? Jest rola setState. On ma zwrócić nowy obiekt. Nie muszą być wszystkie właściwości, bo jeżeli jakieś właściwości nie zmieniamy, to nie musimy ich podawać, ale w tym wypadku będziemy zmieniać praktycznie wszystko. Poza value, bo value tutaj nie uwzględniamy. No dobra, więc taki dodatek zrobiłem, trochę mogłem pokomplikować i może niepotrzebnie, ale chciałem to zaznaczyć, że coś takiego można. Chcesz, może zwykły obiekt, wywal to wtedy w to wszystko ten i nie rób tego w ten sposób. Oczywiście, jeżeli przekazujemy prev state, to po to właśnie, żeby zamiast this state odwołać się tutaj do prev state. To jak to nazwiemy też jest dowolne, możemy tu po prostu napisać state i wtedy odwołamy się do state. Mamy pewność, że odwołujemy się do aktualnej w tym momencie działania programu wartości. To jest taki jakby plus. Chociaż mówię, na tym etapie nie jest to za bardzo nam niezbędne. Dobra, więc zaktualizowaliśmy sobie wszystko w ten sposób. I jeszcze chciałbym w tym naszym set state, gdzie robimy błąd, czyli jeżeli zdarzy się błąd, to co ma się wydarzyć? Wiemy już, że error, nasza właściwość zmienia się na true, ale chciałbym, żeby też city, nasze city, które będę wykorzystywał przy okazji błędu, bo chcę napisać, tak, zobaczmy co ja chcę napisać, jak ta aplikacja ma wyglądać, że jeżeli wpiszemy miasto, którego nie ma, to chcemy, żeby było, nie mamy w bazie tego miasta, tak? Więc przy błędzie chcemy mieć tą informację, że error jest true, ale też chcemy mieć city, którego szukaliśmy, czyli tu napiszemy sobie city, no i też moglibyśmy this state, value i robiąc to, co poprzednio, tak? Żeby jeszcze raz pokazać, jeżeli używam z poprzedniego wartości, to robię to w ten sposób, że przekazuję state'a starego, robię z tego funkcję. W tym momencie, żeby już to lepiej uzmysłowić, zrobię nawiasy, czyli trochę napiszę inną konwencją, return, tak? Zrobię ten return z powrotem, ok. Dobra, więc mogę po prostu przekazać obiekt w ten sposób. This state i to zadziała. Bez return, gdybym chciał, to bez problemu mógłbym to zrobić w ten sposób, że to wszystko wykasowuję tu. Ok, tylko potrzebuję napisać, zrobić tutaj nawias. Dobra, więc jak mam teraz nawias, to wszystko już jest ok. Jeszcze jeden brakujący. Dobrze, to nakomplikowałem na koniec. A było tak miło, można powiedzieć. No niestety. Dobrze, więc w tym momencie są te zmiany już robione. Jak wrócimy do nas, do aplikacji, to będziemy mogli, mam nadzieję, je zaobserwować u nas w state'cie całym. Czyli wpisuję miasto, Siedlce, dobra, i wyszukaj miasto,
mamy te dane, rzeczywiście, city, siedlce, bo pobrane. Tu na razie nam się wyświetla, że błędu nie ma, tak? Czyli błąd false, jeszcze nic tutaj nie zmienialiśmy. Wszystkie dane widzimy, nam się chyba pobrały. Tylko wind jakoś tam się, speed i coś tam, kierunek. Więc od razu ten wind muszę tylko poprawić, widzę. Na jakiś dodatkowa właściwość w środku, zobaczmy wind. Tak, speed mnie interesuje, czyli data wind speed. Dobra, i teraz już powinno się pobierać wszystko dobrze. Mamy te dane, więc te dane, żeby z nich skorzystać w naszym result, musimy je przekazać do środka. I moglibyśmy pisać osobno każdą teraz, tak? Czyli sunset, sunrise, ale to trochę byłoby niefajnie. Więc napiszemy sobie weather, pogoda, i przekażemy cały nasz state do środka, this state, po prostu. Żeby nie robić dla każdego atrybutu, tutaj nie pisać osobnego atrybutu, osobnego propsa, dla wszystkich. Przekażemy wszystko do środka. Jak przekazaliśmy wszystko do środka, no w tym momencie mamy undefined, bo on tam próbuje odczytać i mu nie wychodzi, zrobił na stringa undefined, ale tak to wynika, że nie ma teraz props error, tylko undefined, bo nie ma takiej właściwości i na stringa przerabia, więc widzimy undefined, już to poprawiamy. Pierwszą rzecz, którą sobie tutaj możemy zrobić, no jeżeli teraz mamy weather, tak, tą właściwość, to jeszcze zanim coś zrobimy, to props weather, i error, w ten sposób się dostaniemy do niej, bo przekazaliśmy tak, więc będziemy mieli, powinniśmy mieć to samo, chyba że ja coś zrobiłem nie tak, a coś widzę, że zrobiłem nie tak, bo ciągle mamy undefined, props, weather, czy coś tutaj, zwracam się, weather, this state jest ok, przekazane, to zobaczmy, czemu tutaj jest niewidoczne, props, weather, error, a oczywiście, bo już nie mamy error, tylko mamy właściwość R, w tym momencie, zobaczmy, do tej się odwołujemy, może powinienem wskazać do tej, tak, chociaż to ta sama, więc nie jest error, tak jak wtedy przekazaliśmy, nazwaliśmy ją, teraz po prostu wszystkie te nazwy dokładnie są odwzorowane tutaj, więc teraz powinno być już dobrze, że mamy false, ok, wpiszemy źle miasto, zmieni nam się na true, wpiszemy dobrze miasto, Płock, wyszukaj miasto, mamy false, bo jest wszystko ok. I teraz możemy z tych danych skorzystać, ale też pisanie tego w ten sposób, jako osobnych właściwości, byłoby trochę uciążliwe, więc skorzystamy z destrukturyzacji. Zobaczmy, const i pierwsza rzecz, którą sobie pobierzemy, to będzie ten R, możemy też city sobie pobrać, tak, na dobry początek. Wszystkie te dane sobie jakby wyodrębnimy. Skąd? Z propsa, nie this, bo akurat tutaj odwołuję się bezpośrednio do props i weather. Dobra, i teraz już możemy się tymi nazwami po prostu w tym miejscu posługiwać, bo wyodrębniliśmy, więc będzie szybciej. No i zobaczmy, mamy tutaj false, wszystko działa tak jak potrzeba, nie będę tego w tym momencie wyświetlał. Napiszemy sobie tutaj po prostu nazwę miasta na razie, city, tak, mamy city. To zobaczmy, czy tam napiszmy sobie pogoda, pogoda dla... I tu zrobimy dwukropek, więc pogoda zawsze będzie, pogoda dla. Teraz wpisujemy jakieś miasto, wyszukaj miasto. No, miasto wpisaliśmy prawidłowo, ale to ciągle tutaj byłby nam błąd. Po prostu city rzeczywiście przyjmuje this state value, tak to określiliśmy. Teraz jak wpiszemy inne miasto, to też dostajemy wyszukaj miasto Warszawa. I możemy sobie tak, pogoda dla, zróbmy sobie jakiś, temperatura chociaż na razie, tak? Temperatura. Tam mamy właściwość temp, mamy ją tutaj, musimy je te wszystkie właściwości wyodrębnić, jak z nich chcemy korzystać, więc najlepiej w ogóle je sobie pobrać, jeżeli tak nam będzie wygodniej, wkleić je tu, wykasować. Data nam się przyda oczywiście, city nam się przyda oczywiście, sunrise nam się przyda oczywiście, sunset nam się przyda, temperatura nam się przyda, ciśnienie nam się przyda, wiatr nam się przyda i error też nam się przyda. Nie przyda nam się tylko value, ale to nawet tego value nie mamy, więc wszystko w jednej sobie linii tutaj napiszmy. Po przecinku to są wyodrębnienie, to jest destrukturyzacja. W kursie tego uczę też, natomiast no tutaj musisz mi zaufać, że to w ten sposób działa, jeśli nie uczysz się ze mną w kursie. Czy nie znasz czego z innego jakiegoś miejsca swojej nauki. Dobra, więc wszystkie rzeczy sobie wyodrębniliśmy właśnie z tego props weather, więc możemy się do nich bezpośrednio odwołać. I teraz mamy temperatura, przy okazji od razu mamy błąd, bo nie możemy mieć dwójki elementów głównych, więc możemy użyć tutaj react fragment,
czyli takiego elementu, który jest dla nas, co to się porobiło, React, kropeczka, fragment, elementu, chciałem powiedzieć niezależnego, elementu, który nie wpływa nam na strukturę, pustego możemy powiedzieć, React fragment mamy i zobaczmy, temperatura oczywiście tu musi być w temp. No to zobaczmy, wpisujemy Łódź, wyszukaj miasto, no i temperatura minus 2 stopnie. I to już działa. Przekazaliśmy to wszystko sobie do środka. To, że mamy tutaj podkreślenia, to znaczy, że nie używamy tych wartości, więc city używamy, temp używamy, więc tego błędu nie ma. Jak sobie podejrzymy ESLint, mamy, ok, korzystasz, przypisałeś sobie taką wartość, ale jej nigdzie nie używasz. Ok. No i to wiemy, zaraz będziemy jej używać. Na razie po prostu chcieliśmy sobie stworzyć wyświetlenie, żebyśmy zobaczyli, że to nam się prawidłowo udało przekazać. Dobra, chowam to, żeby nam miejsca nie zabierało. Coś z tych rzeczy, które, no właśnie, więc przypomnijmy sobie tutaj na tym etapie den, jeszcze raz fetcha szybko powiem. Fetch, wysyłamy żądanie pod ten adres, dostajemy odpowiedź, która będzie albo 200, albo 404, w każdym razie wtedy ją oceniamy jako pozytywną odpowiedź, nie będę już o promisach mówić, czyli pozytywna odpowiedź, bo jeżeli jest pozytywna odpowiedź, to idziemy dalej, jeżeli jest niepozytywna odpowiedź, jest błąd 404, nie ma takiego adresu, nie ma takiego miasta, coś, no to wtedy throw error, które przerywa nam wykonywanie tej metody, zgłasza wyjątek i następnym razem uruchamia już catcha, kolejną rzecz, którą robi, jeżeli jest błąd, jeżeli jest wszystko ok, to są uruchamiane then. Wyodrębniamy naszego JSON-a, przerabiamy go na obiekt JavaScript, przekazujemy do kolejnego dena i tutaj robimy, tutaj sobie datę pobraliśmy aktualną w tym momencie i ustawiamy set state. To już typowo reactowe set state. Dzięki temu, że przerobiliśmy set state, wszystkie one się pojawiły tutaj. Każde wywołanie this set state domyślnie uruchamia nam metodę render, czyli wszystko to zostało przekazane do form i resulta, no i wyświetla się tutaj, bo tak zbudowaliśmy strukturę w JSX-ie. No dobrze, to jeszcze nie koniec, ale jesteśmy już bardzo blisko przynajmniej tej podstawowej aplikacji. Musimy sobie po prostu jeszcze zbudować tutaj strukturę, odpowiednie warunki do tego, żeby to wszystko sobie wydrukować i to zrobimy za chwilę. Zapraszam.